Mariusza Bradaw. Dzień dobry. Siemanderko. Cześć, siemanderko. Bardzo. Wzajemnie. Wzajemnie. Jak tam humorek dzisiaj dopisuje? O, dzisiaj dość ciężki dzień, przyznam szczerze, bo jeszcze tam podcinamy basy, kończymy rzeczy różne na płytę, także zmęczenie od 5.30 jestem na nogach, ale humor dopisuje. No właśnie, bo w związku z tym też chcieliśmy troszeczkę się ciebie podpytać, bo z tego co wiemy, to trochę nowy album Kalibra jest owiany tajemnicą i nie chcesz za dużo mówić, ale wyciągniemy z ciebie trochę informacji. Bo w sumie ile... No, postaram się nie pozwolić zbyt wiele, ale... Ile wy nam lat w sumie, bo próbowaliśmy to policzyć, kazaliście czekać na nową płytę, 12? 13, bo to jest 2002, prawda? Ostatnia wasza płyta. Ostatni album wyszedł 1 marca 2000 roku. Czyli 15, czyli 16 prawie lat. 15 bez dwóch tygodni. Wow. 16. No właśnie, no i... No w międzyczasie wydałem 5 solowych, także coś tam się jednak działo. Ale... Okolicy Kalibra, że tak powiem. Ale to jednak okolica, to jednak okolica. Okolica. No i czym nas zaskoczycie, proszę pana, teraz, w tym roku? No, mam taką nadzieję, że to nie będzie zaskoczenie, bo się spodziewacie, że album będzie dobry. Szczerze liczę i liczymy wszyscy tu w składzie, że tak jest. Także co, no na razie poszedł pierwszy singiel. Mam nadzieję, że widać, że jest grubo na polu łapach, tak, że puszczamy do was oko, że my to my i skąd się wzięliśmy i będziemy popuszczać troszeczkę więcej nowych informacji już za chwilę. A czy ulegliście nowym trendom z zagranicy i na przykład na płycie znajdzie się trochę trapu, albo reggae? Czy też w związku z twoją osobą będzie trochę reggae? Generalnie zależy nam na tym, żebyś nam powiedział, w jakiej stylistyce będzie utrzymany nowy krążek. No rozumiem, myślę, że to już mogę powiedzieć, nie będziemy tego trzymać w tajemnicy, więc tak, trapów nie ma. Nie ma! To jest informacja. Nie ma, to jest informacja pierwsza. Płyta reggae też nie ma. Płyta, którą zrobiliśmy, myślą przewodnią było to, żeby rozpocząć w miejscu, w którym skończyliśmy. Okay. To znaczy ona nawiązuje gdzieś tam, tak mi się, mnie się przynajmniej wydaje, do jakichś tam ostatnich rzeczy Kalibra. Jak słuchać po pierwszym numerze, to również i do najpierwszych rzeczy Kalibra. Generalnie z mojej strony, jako producenta albumu, jest to tribut dla wszystkich tych producentów amerykańskich, na których się wychowaliśmy. I na tym hip-hopie, który zrobił nas takim, jakim jesteśmy. Więc myślę, że będzie to mniej więcej tam słychać, ale uważam, że płyta jest świeża i nie jest to żadne odgrzewanie kotletów, nie są to rzeczy, które już były, bo wykorzystaliśmy do tego cały arsenał naszych znakomitych muzyków, z którymi współpracowałem przez ostatnie lata. Właśnie, to też chciałem zapytać, czy... A nie, to tego nie mogę. Mam zakazane mówić, kto jest na featuringu, ale są featuringi. Tak, będą. Kiedy płyta się pojawi na półkach sklepowych? Płyta ukaże się 44 dnia roku 2016, czyli 13 lutego. Fajno. Czekamy bardzo, bardzo mocno, nieodwracalne zmiany. Abradab, możesz zapowiedzieć sam ten numer, on w tym momencie na żywo u nas będzie do zobaczenia. Ależ oczywiście, z największą rozkoszą zapraszam was wszystkich serdecznie do przede wszystkim posłuchania, również obejrzenia, bo tak to już jest, że teraz się ogląda piosenki naszego pierwszego singla z nadchodzącego albumu. Mam nadzieję, że wam się spodoba, mam nadzieję, że poczujecie, że my to K44 i wracamy dokładnie z naszą fazą. No to proszę bardzo.